Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina. Chciałem was zaprosić na troszkę taki odcinek informacyjny i w ogóle. Słuchajcie, od czego bym zaczęła? Bo mam dwa tematy tak naprawdę do poruszenia. Jest to Blip i jest to Minecraft. Może Minecrafta sobie zostawię na koniec, zacznę od Blipa. Słuchajcie, Blip jest czymś na kształt Twittera, tylko że polskiego. Ja powiem szczerze, siedziałam na Blipie bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo. Siedziałam na nim tak naprawdę głównie w roku 2009 i 2010. Kurwa, ja cię kiedyś za to je zastrzelę. Tak, mój kot właśnie zeskoczył na mnie z szafki. Nevermind. I ja na tym lipie sporo siedziałam. Dobra, olejcie, to broszka pisze mi, żebym pisała SMS-y do Konrada. Jak ktoś nie wie, kim jest Konrad, niech obejrzy sobie dzisiejszego live'a. W każdym bądź razie, tak, na blipie siedziałam dość sporo. I powiem szczerze, stwierdziłam, że chętnie sobie na niego wrócę. Dlaczego? Dlatego, że tam naprawdę kontakt jest łatwy. Można sobie. Ja nie jestem fanką spamowania Facebooka, nie wiem, linkami, jakimiś dziwnymi statusami. Na blipie sobie można na to pozwolić, na blipie sobie można ponapierdzielać. Co bardzo czasami lubię. I myślę, że jeżeli macie ochotę, ja wam mojego blipa wrzucę w opis. Jeżeli tylko będziecie chcieli, to sobie załóżcie blipa. Jeżeli już macie blipa, możecie mnie wrzucić do obserwowanych. I tam pewnie się będą pojawiać informacje, że nie wiem, że aktualnie gram w BF-a, że wbijam na TS-a, czy cokolwiek innego. Także jeśli ktoś ma blipa, to sobie mnie dodaje do obserwowanych. Czy jak ktoś tam zwie, ale chyba tam się chyba obserwowało. Mniejsza o to. Kolejną rzeczą będzie Minecraft. Tak, słuchajcie, dzisiejszy Minecraft. Wiem, że nie takiej serii z Młotką się spodziewaliście, dlatego my z Młotką tak bardzo chcieliśmy wrzucić ten odcinek jak najszybciej. Dlatego, że jest to odcinek totalnie trollowy. Totalnie taki w naszym stylu, takim hardkorowym naszym stylu. Zdajemy sobie sprawę, że nie podejdzie to wszystkim. Że nie każdemu się ta seria spodoba, że większość osób myślało o tej serii inaczej, ale my tej serii nie będziemy zmieniać, czyli Młotki dalej nie będzie słuchać, dalej będzie moje gadanie do niej w momencie, kiedy ja słyszę ją, wy jej nie słyszycie i ja wam co najwyżej jakieś informacje od niej przekazuję. Myślę, że forma tego się nie zmieni. Chcemy zrobić coś innego, chcemy zrobić coś, znaczy nagrać Minecrafta, ale w taki sposób, jakiego nie ma pełno na YouTubie, prawda? Zazwyczaj nawet jak gdzieś coś było z kamerzystą, to były jednak rozmowy. My chcemy się trzymać takiej wersji, że mnie słychać jej nie. Wiem, że pierwszy odcinek był, powiem szczerze, taki lekko średni, jakoś nie byliśmy wdrożone. Myślę, że odcinek drugi, który już mamy nagrany, zresztą już wrzucony, który się pojawi w przyszły poniedziałek, spodoba wam się bardziej, ponieważ tam jest już chyba lepiej. Także ja nie będę zmieniać nazwy, nie będę robić nie wiadomo czego, natomiast nie będzie jakichś zmian tutaj naszych. Mam nadzieję, że wy to uszanujecie i że wam się to spodoba. Że podejdziecie do tego tak na luzie, jak my do tego podchodziłyśmy. Słuchajcie, sam pomysł w ogóle nagrania, że nagrywamy dla telewizji sram na wyspie Kloca w archipelagu Kupy, jest po prostu. No, kuźwa, powiedzcie sami, odjechane i. My to wymyśliliśmy na totalnym spontanie, na totalnym luzie i też mamy do tego totalny dystans. Także taka prośba do was, żebyście też się zdystansowali. Jeżeli nam się gdzieś pojawiają komentarze, że albo Młotki nie słuchać, no to łapka w dół. No, trudno, cóż. Taki jest nasz zamysł na tego Minecrafta i tak będzie on tworzony. Mam nadzieję, że znajdą się jego zwolennicy, którzy będą to oglądać. Biorąc pod uwagę, ile tam jest łapek w górę, myślę, że ktoś się znajdzie. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. Nawet sam Husiosław, mistrz Minecrafta, docenił. Pizgał tam ze mną na Skype'ie, także wiecie, jest okej. Dobra, myślę, że to tyle. Ja tak, linka do blipa daję wam w opis. Mam nadzieję, że sytuację z Minecraftem troszkę wam wyjaśniłam. I co, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę mile widziane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się. Cześć!